Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tutaj jestem przed warsztatem. Troszeczkę mamy taką aurę burzową, bo właśnie przechodzi burza. Też słychać poza tym po dachu, jak o blachę spadają krople deszczu na blachę i wszystko słychać, ale postaram się tutaj trochę głośniej mówić i myślę, że będzie wszystko ok. Dzisiaj parę słów o tym, co się aktualnie u nas dzieje na warsztacie, bo tak jak jakiś czas temu, gdy był odcinek tam, gdzie przyszły filtry, oleje i tak dalej, wspominałem o tym, że zapowiada się trochę remontów. Także co, na początku te opony zostały założone. O, trochę mnie zleje, ale to trudno. Także nówka funkiel. Te urusy zostały założone tutaj na Maseja. Oponki fajne. No zobaczymy, jak się będą sprawowały, ale myślę, że będą lepsze niż te przednie, co ostatnio były zakładane. No to tu te traktory są pogarniane, tam było trochę błędów i tak dalej, ale to wszystko jest pokasowane, filtr, oleje powymieniane, traktory przygotowane na sezon. O, widzicie, tutaj stoi ZIŁ, wcześniej w innej lokalizacji zawsze stał. Tutaj stoi z tego względu, że ZIŁ ma do roboty pompę, po prostu kiper już nie dawał rady podnosić tego ciężkiego gnoju, także robimy mu pompę, 60 też była ogarniana. No a tutaj wisienka na torcie, jeżeli chodzi o remonty, bo tutaj 80-konny Masej 3635, tu akurat ja tego nie robiłem. Krzysiek z Darkiem rozbierali traktor, bo ma do wymiany tarczki hamulcowe. Także no, poszły już w ciągniku hamulce, nawet było widać już oleju kawałeczki małe. Także no, dobrze, że wszystko, no, że się skapnęliśmy, tak? Co i jak, także traktor został rozebrany i będą wyrobione po hamulce, tylko teraz zamówić części, będzie składany tutaj nawet i tak szybko, to chłopaki dosyć jeden dzień porozbierali wszystko, także dość sprawnie poszło. A co, poza tym reszta maszyn jest poogarniana, także tak naprawdę został tylko ten traktor i koszenie zaczynamy od 15 czerwca, także lada dzień będą wyciągane kosiarki. No i przygotowywane, tak? Czyli jakieś tam smarowanie, jeszcze jakiś przegląd przedsezonowy i będziemy lecieli z tematem. Też pytacie mnie o fenta, czego nadal nie ma fenta i co z nim. No to fent trochę był dłużej u Kamila z tego względu, że Kamil złamał nogę, jak wiecie. I jeszcze się okazało, że tylna lewa zwolnica w fędzie puszczał olej się ze skrzyni do zwolnicy, także tutaj też poprosiłem Kamila, żeby to zrobił. Wiadomo, jak już jest fendu Kamila, no to niech będzie zrobiony na, że tak powiem, na zero, niż potem znowu jakieś serwisy i tak dalej. Wolę mieć potem spokój w sezonie, a teraz dłużej poczekać, czy tam nawet jeżeli będzie to więcej finansowo. Także fenda prawdopodobnie na pewno odbieram w przyszłym tygodniu, bo już gadałem z Kamilem, także w przyszłym tygodniu pojadę po fenda, to może też coś się nagra, co jak. Wtedy zobaczycie. No dzisiaj tak pokrótce, tutaj akurat nagrywam z telefonu, także dzisiaj tylko parę słów o serwisie. Troszkę było mniej odcinków ostatnio, bo tutaj właśnie miałem dużo tych tematów do pogadywania, ale to będę Wam mówił w przyszłych odcinkach, co właśnie wynikło, jakie nowości się u mnie pojawią i co się zmieni, no bo będzie w sumie tego dość sporo. No zapraszam do subskrypcji, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, łapka w górę i zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, to na pewno tam postaram się poodpowiadać. Dzięki, cześć, do następnego.